Cześć, witajcie. Słuchajcie, ten filmik dzisiejszy powstał na Waszą prośbę. Bardzo często, gęsto w pytaniach, gdzieś tam w komentarzach dostaję od Was zapytania, czym sprawdzam wtryski, czym tak naprawdę to testuję. A więc powiem Wam od razu rzecz taką. To nie jest tak hop, jak się wydaje. Z życia wzięta sytuacja. Jak ktoś ma coś sprawdzonego na rynku, co zdobył, nabył czy kupił i sprawdziło się to w praktyce, to bardzo często, gęsto jest tak, że nie chce się podzielić takimi wiadomościami. Dlaczego? Dlatego, że czasem trzeba po prostu kupę czasu, praktyki tego wszystkiego poświęcić, żeby dojść do sedna urządzeń, które tak naprawdę się na rynku sprawdzają. Natomiast no, mimo że nie chciałbym, to dzisiaj poruszymy taką kwestię, taki temat. Jak wiecie bardzo dobrze, czym dysponuję. Mamy tu na przykład tester, który no jest. Natomiast no, problem się zrobił taki, że serwis tego urządzenia nie bardzo chce przyjąć, no bo mają po prostu daleko gdzieś. Liczy się kasa. Mam urządzenie skonstruowane przeze mnie. Jest to tester do wtrysków piezo, do sprawdzania ich parametrów pod wysokim napięciem. Do tego gdzieś dojdziemy kiedyś na jakimś filmie. W każdym bądź razie to jest urządzenie, które zostało przeze mnie zbudowane, skonstruowane. Natomiast jakbyśmy nie mieli jakikolwiek wtrysk, mamy tutaj wtryski, które leżą, to zaczyna się robić tak naprawdę problem, żeby mieć jedno urządzenie, którym sprawdzimy na przykład wtrysk piezo, wtrysk indukcyjny, niskoohmowy, niskorezystancyjny, Delfiego, a jakiś tam następny piezo, wtrysk boszowski, elektromagnetyczny, czyli indukcyjny, jakiś tam następny. To jest generalnie tylko kilka wtrysków, a tak naprawdę tych wtrysków na rynku dzisiaj jest X. Myślę, że nikt by się nie doliczył tak naprawdę, ile jest różnych rodzajów. Natomiast powiem Wam jedną rzecz. Postanowiłem się dzisiaj z Wami tym podzielić, tak jak obiecałem. Z tego względu, że kanał ma założenie pomagać innym, a nie ukrywać jakichś tam porad i tak dalej. Dlatego powiem Wam jedną rzecz taką. Mimo że nie chciałem, to zrobię to dla Was. To jest urządzenie, które dosyć długo jest przeze mnie testowane, sprawdzane. Bynajmniej się mi bardzo sprawdziło, co bardzo go szanuję. Jakąś krótką recenzję tego zrobimy, żebyście Wy wiedzieli. Bo skoro idziemy na całość i sobie pomagamy, to sobie pomagajmy. Na pewno powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli macie kilkanaście pojazdów, czy by to była osobówka, czy by to była ciężarówka, jakaś firma kurierska, to bardziej jak pewne, że zdobycie, nabycie takiego urządzenia będzie, wierzcie mi, niczym względem tego, co zostawicie w serwisie po demontażu wtrysków, daniu ich do sprawdzenia. To tak ogólnikowo. Ja wiem, że w tym momencie może się posypać wiele komentarzy negatywnych od osób, którzy robią takie rzeczy, ale wierzcie mi, jeżeli Wy robicie na skalę taką przemysłową, czy powiedzmy prowadzicie jakąś działalność, macie duży serwis, Wy sobie i tak z tym poradzicie. Natomiast ja mówię tutaj o osobach nielicznych, których tak naprawdę no, nie stać do końca na to, żeby sobie gdzieś tam zaprowadzać pojazd do serwisu, czy powiedzmy demontować wtryski i dawać, bo wiadomo, o co się rozchodzi. Każdy w dzisiejszej dobie liczy na jakieś oszczędności,
liczy na to, żeby ten budżet ograniczyć. Także uważam, że nabycie urządzenia jednego to jest dzisiaj no ten atut, nie? Przede wszystkim rzecz jest jaka? Każde jedno urządzenie według mnie powinno być na tyle mobilne, żeby była możliwość korzystania z tego bez prądu, czyli urządzenie takie, które możemy sobie naładować, zabrać w teren, no i przede wszystkim co? Mając kilka różnych pojazdów, kilka różnych marek, kilka różnych roczników, nie zamykać się w jednej kwestii, czyli na przykład testerze, który możemy sprawdzić stan elektroniki jakiejś tam określonej marki, tylko mieć coś, co się sprawdzi tak naprawdę w różnych kwestiach, w różnych rocznikach, bo nikt, wiadomo, ślubu samochodem nie bierze, tylko on tylko go użytkuje, prawda? A co jakiś czas zmienia się samochód, zmieniają się inne rzeczy, a jeżeli ktoś lubi diesla i się z nim rozstać nie chce, no to niestety później zaczynają się schody, a schody robią się coraz większe, dlatego że mamy coraz większą elektronikę, coraz więcej elektroniki w pojazdach, coraz lepsze paliwa w CPN-ach, no i niestety problemów, które mogą się pojawić z układami wtryskowymi, jest X, dlatego ja też wszystkiego nie znam, dlatego też liczę na jakąś tam pomoc z waszej strony, jeżeli macie taką możliwość, to w komentarzach pomagajcie też jakieś wartości, parametry i tak dalej, jeżeli możecie się z tym podzielić. Będzie wam o wiele łatwiej w pokonywaniu jakichś tam trudności, jakichś tam problemów codziennych, które mogą wystąpić z układami wtryskowymi. No ale dobra, przechodzimy dalej do sedna sprawy, nie? Testuję to takim urządzeniem, tak jak widzicie tutaj, mimo że nie chciałem się podzielić z wami tymi informacjami, ale tylko na waszą prośbę i to, że obiecałem, że to zrobię. Urządzenie jest bardzo mobilne. Do urządzenia jest przewód, którym testuję sobie i sprawdzam wartości izolacji, czyli jaka izolacja jest na danym wtrysku. Każdy jeden wtrysk, praktycznie rzecz biorąc, możemy wytestować i sprawdzić. Dodatkowo do tego jest przewód, którym możemy sobie sprawdzić pojemność, możemy sobie sprawdzić rezystancję układu, jak i również indukcyjność, pojemność i rezystancję. Tak, te trzy wartości możemy sobie sprawdzić każdej jednej dowolnej caweczki, jaka by nie była, czy powiedzmy, czy każdego dowolnego wtrysku, który mamy w układach wtryskowych. No i dobra, gdybym chciał wam pokazać, bo być może macie takie urządzenie, a nie do końca wiecie, jak to użytkować, jak to sprawdzić. W każdym razie powiem wam tak. Naprawdę jeden atut jest bardzo duży, taki, że to urządzenie jest niepołączone z źródłem zasilania pojazdu. Dla mnie jest to bardzo ważnym takim atutem. Dlaczego? Dlatego, że są urządzenia, no, typu na przykład, tak jak wam pokazywałem, ten tester, który z serwisem niestety utknąłem. Problem się robi taki, że to jest urządzenie, które pracuje w sieci. No i wiadomo, sieć generuje coś tam zawsze ze sobą. Sieć ciągnie za sobą to, że trzeba mieć kabel, więc jeżeli pojazd gdzieś utknął na drodze i trzeba to sprawdzić, no to zaczynają się schody, nie? Wiadomo, że nie wszędzie z wszystkim można sobie poradzić, ale na przykład spokojnie, mobilnie, bez wyciągania wtrysku, taką cewkę, jeżeli wiemy, że jest uszkodzona, możemy sobie wymienić. A tak, cewka na przykład to jest cewka Boscha, występuje w bardzo wielu wtryskach, mimo że jest ona większa czy mniejsza, ale generalnie indukcyjna i ją możemy wymienić również w warunkach takich bardzo ciężkich, nie? Wiem, że nie jeden by się z tego śmiał, co ty, gościu, gadasz, ale niestety, wierzcie mi, że życie niestety pokazuje troszkę inne kwestie. Możemy sobie również sprawdzić wtryski, tak jak wam tu pokazywałem, takie, które są z mniejszą ceweczką, z niższą rezystancją. Ta indukcyjność tej cewki jest również mniejsza, bo te gabaryty są mniejsze, także również to możemy zrobić. No i dobra, jakbym chciał wam pokazać na przykład co? Kurka wodna. Może nie będziemy robili testów, jak wam pokażę. Mamy pomiar izolacji. No dobra, kurka, żebyście wy to widzieli, nie? Mamy pomiar izolacji. No i tak, izolację. Co jest bardzo fajne. Przypomina się komunikat, uwaga, wysokie napięcie. No, zawsze ja uważam, że taka informacja powinna występować w urządzeniach, chociaż urządzenia nie mają. Zawsze przypomnienie, jakaś kontrolka się w głowie zaświeci, że to jest jednak pomiar wysokim napięciem. Pomiary są robione 3.
Oczywiście w tym momencie nie robimy pomiaru. 100 V przy pierwszym pomiarze, przy drugim pomiarze 250 i 500 V przy trzecim pomiarze. Także te trzy pomiary mamy, już wiemy, że nasza cewka, na przykład któraś tam przebicia do obudowy, nie ma. Drugim zakresem, który możemy sobie sprawdzić, to jest pomiar pojemności. Czyli pomiar pojemności, mówimy tutaj już o wtryskach piezo. Jakikolwiek by nie był wtrysk piezo, akurat ja mam w tym momencie tylko Boscha pod ręką. Czy to będzie Siemens, czy to będzie Delphi, czy to będzie Denso, no to wiadomo, że on ma jakąś określoną pojemność. I tutaj możemy sobie sprawdzić, jaka pojemność faktycznie danego wtrysku jest, jeśli chodzi o kwestię przetwornika. Klawisze są nawet dosyć fajne, klikanie, myślę, że znaczy bynajmniej u mnie w 100% się sprawdza. Dobra, wychodzimy. A, jeszcze od razu, jak jesteśmy przy jednej rzeczy, to chociaż nie będziemy to poruszali teraz tego, tylko w tym momencie, przy trzecim pomiarze oporności. Jak mierzymy oporność wtrysków, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Za tym idzie temperatura otoczenia. Dlatego też ktoś się postarał, i chwała mu za to, żeby pokazać nam, jaka temperatura otoczenia panuje w tym momencie aktualnie tutaj u nas. I jeżeli mamy katalog z parametrami do wtrysku, czy jakichś tam określonych tam, powiedzmy, cewek, to mamy je w zasięgu tam około 20 temperatury zewnętrznej, czyli temperatury otoczenia, czyli temperatury, jaką powinien mieć wtrysk cały, czyli nasza ceweczka również ma tą temperaturę. I zakresy mamy dwa. Pierwszy zakres mamy od 0 do 5 ohmów, drugi zakres mamy od 8 do 1 ponad mega, więc jest to bardzo dużo. Zakresy możemy sobie zmienić spokojnie, tak jak w tym momencie tutaj widzicie. Czyli możemy sobie sprawdzić zarówno rezystancję wtrysku piezo, bo one mają wysoką rezystancję. A na tym niższym pomiarze sprawdzamy sobie wtryski indukcyjne, bo tam już jest wartość zupełnie inna. I to też nie każdy miernik jest w stanie idealnie tą niską rezystancję odczytać, a tutaj akurat się to sprawdza, bynajmniej u mnie. Trzecią wartością, jaką mierzymy, to jest indukcyjność. No i tutaj muszę Wam niestety powiedzieć rzecz taką. Żaden tester, który mam, taki z tych takich testowanych, wpinanych do zasilania do sieci, bądź powiedzmy mierników takich przenośnych, nie zmierzył mi indukcyjności naprawdę w rzeczywistości, jaka jest tutaj. Robiłem porównania na takim bardzo dużym urządzeniu przemysłowym, takim, który jest za testem, i ta wartość indukcyjności wyszła naprawdę bardzo zbliżona. A problem się robi taki, że pomiar cewki, taki, która tutaj jest, powinna być robiona w tym zakresie częstotliwości, która jest tutaj zawarta. Także ktoś o tym bardzo dobrze pomyślał. No i tak jakbyśmy się chcieli uczepić, jakie mamy wartości zakresu. Mamy pierwszy zakres do 60 mikrohenrów i drugi zakres mamy do 800 mikrohenrów. Także praktycznie rzecz biorąc, ja jako człowiek korzystający na co dzień z biurka, z elektroniki, budujący różne rzeczy, spokojnie mogę takim miernikiem wytestować daną cewkę, czy powiedzmy jakikolwiek transformatorek, czy powiedzmy indukcyjność ceweczki, której nie znam, a mogłaby się mi przydać do czegoś. A wiadomo, że nie każdym miernikiem jesteśmy w stanie to zrobić. No i wiadomo, przy każdym zakresie jest zakres temperatury, nie? No i dobra, jakbyśmy się chcieli tak uczepić, ja Wam pokażę na przykład na pierwszym przewodzie, który sobie podłączymy, o, czyli nasze sondy, które służą do pomiaru indukcyjności, oporności, pojemności, nie izolacji. Sprawdzimy sobie ceweczkę. Sprawdzimy sobie ceweczkę jakiegoś tam danego wtrysku i zaraz będziemy mieli wartości, które są podane. Miernik, praktycznie rzecz biorąc, przez cały czas robi pomiar. Już jak tylko przełączymy go na zakres, to on sobie robi test. Także odsuniemy się troszeczkę, żebyśmy to widzieli. Ja w tym momencie mam tutaj przewodziki, tak jak widzicie. Zapinamy sobie te przewody na ceweczkę.
I tak jak widzicie, nasza ceweczka, nasz miernik próbuje się ustatkować, zmieniając jednocześnie zakres pomiaru indukcyjności, ale świrował dlatego, że mi się rozpinała ceweczka. Tak jak widzimy, zakres pomiaru przeszedł na 100 kHz. Miernik automatycznie przechodzi na ten pomiar wyższy i w tym momencie, tak jak widzicie, mamy ceweczkę, która ma 4,7-4,8 mikrohenra. Czyli wiemy, że spokojnie ta cewka jest dobra, jeżeli chodzi o ten wtrysk tutaj, który leży. I równie dobrze pomiar, jeżeli sobie zrobimy na przykład oporności, a musimy go zrobić, to mamy poniżej zera, mamy 189 Ohma, czyli 0,189, bardzo dokładnie 3 cyfry poniżej zera, jeśli chodzi o kwestię pomiaru właśnie tej niskorezystancyjnej ceweczki. No i temperatura, wiadomo, w tym momencie jest ten pomiar zrobiony przy temperaturze troszeczkę zawyżonej i ja zobaczcie, jak odepniemy ceweczkę, nasz miernik zrzucił i zero logiczne, no bo wiadomo, no jest to logiczne, że on niczego w tym momencie nie pokazuje, nie? Także słuchajcie, no podzieliłem się z Wami informacją, czym ja to tak naprawdę testuję, czym ja to sprawdzam. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie poruszyłem pod kątem praktyki, czyli nie zrobiliśmy testu izolacji. Natomiast no myślę, że to oglądniecie sobie na jakimś tam innym filmie u mnie, jak testujemy to. W każdym bądź razie, jeżeli potrzebujecie urządzenie zdobyć, jakie wykupicie, naprawdę to jest Wasz tylko i wyłącznie wybór. Natomiast u mnie bynajmniej liczy się jedno to. Liczy się, żeby urządzenie było nieduże, mobilne i w każdym bądź razie, no żeby się dało sprawdzić, bo powiem Wam jedną rzecz taką. Mam tu urządzenie, które skonstruowałem do testowania układów tryskowych. Piezo. Natomiast problem jest taki, że dopóki takie urządzenie sobie leży, to jest wszystko ok, ale podłączając tego typu urządzenie, pasowałoby najpierw sprawdzić parametry zakresu tego przetwornika piezo, żeby się nie okazało, że my zapinając taki tester, zapinamy go do uszkodzonego przetwornika, zwartego. Także ja w tym momencie mogę sobie tutaj spokojnie regulować zakres napięcia, który jest. Równie dobrze częstotliwość wysterowania impulsów. No i dla mnie przede wszystkim, pamiętajcie, bardzo jedna ważna rzecz, to jest bezpieczeństwo. Dlatego mamy tutaj zamontowany jeden guzik i drugi guzik. I ktoś by zadał, no chłopie, po co ci dwa guziki? No właśnie po to. Dwie ręce są potrzebne, żeby wysterować urządzenie, po to, żeby jedna ręka przy sterowaniu tym napięciem, tym prądem, które jest, nie zrobiło nam niepotrzebnie czegoś, jeżeli byśmy się zapomnieli i trzymali wtrysk w rękach podczas testu. Także czymś takim sobie testuję układy wtryskowe, jeżeli chodzi o kwestie układów piezo. No, w zależności od tego, ale to dzisiaj nie będziemy poruszali tego, jaki to jest tam wtrysk. W każdym bądź razie, no nie chciałem się z Wami tym podzielić, ale się podzieliłem, tak jak obiecałem. Także jak film mi się komuś przydał i podobał, liczę oczywiście na łapeczkę w górę. Jak macie problemy, to piszcie. W każdym razie problemów myślę, że jest dziesiątki i będzie jeszcze więcej. Pamiętajcie, nie będzie lepiej, tylko gorzej. Jak to mi dobry znajomy powiedział, pamiętaj, dobrze to już było. No, chyba coś w tym jest, nie? W każdym razie, póki co, dziękuję. Łapeczka, jeżeli możecie. I do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.